Kevin De Bruyne jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale droga do miejsca, w którym teraz się znajduje, była naprawdę długa i kręta. Został porzucony przez rodzinę zastępczą, a dziewczyna, z którą chciał się ożenić, zdradziła go z najlepszym przyjacielem. Ale zanim przejdziemy do filmu, to tutaj macie listę 10 ostatnich subskrybentów i jeśli też chcecie się na niej znaleźć w następnym filmie, to wiecie co robić. A teraz przejdźmy już do filmu. Kevin znany jest z tego, że idealnie w tempo dogra i prawą, i lewą nogą, a duży udział w tym mieli jego rodzice, którzy karali go za grę swoją lepszą, prawą nogą. Ćwicząc swoją lepszą nogę na podwórku, Belk kopał piłkę tak mocno, że ciągle rozbijał doniczki swoich rodziców, ale też sąsiadów. Przez co jego rodzice wprowadzili zasadę, że grając na podwórku może używać tylko lewej nogi i w ten sposób kara stała się dla niego niemalże zbawieniem, bo między innymi dzięki temu teraz nie ma dla niego znaczenia, czy podaje lewą, czy prawą nogą. A od małego znaczenie miała dla niego tylko piłka nożna. Wiedział, że tylko to chce robić w swoim życiu. Dlatego w wieku 14 lat powiedział swoim rodzicom o swoim marzeniu i podjął decyzję, że wyjeżdża do Akademii Gentu i przez pierwszy rok wszystko było dobrze, tylko był jeden problem. Nie znaleziono dla niego rodziny zastępczej. Taką politykę prowadził belgijski klub. Chciał, żeby zawodnicy zamiast w Bursie żyli w normalnych rodzinach i taką rok później udało się znaleźć dla Kevina, z którymi spędził kolejny rok. I thought everything went all right, in the end of the year, I'm fine. People never had to go to school for problems, discipline, I'm fine. The year is over. I say goodbye to the foster parents, not knowing what goes on. And then I come home and my parents were like sad, crying. And I'm like, what's wrong? The foster parents don't want you to come back anymore. I'm like, why? Because of who you are. A okazja, żeby się zrewanżować i wręcz napluć w twarz osobom, które go wyrzuciły, nadarzyła się dość szybko. And I was going to the second team of gang. And I said to my parents, in two months time, I will be in the first team. And after one month of preparation, I'm in the first team. Then it all changed. Conversation, I think, beginning of the season, somewhere in August, with the mother. The mother came there because obviously she had the other people coming there. And she started to explain, yeah, but we wanted you to go to the boarding school and then in the weekend you can come. And I'm a 17-year-old kid and I'm already a month there, but starting to go to the first team. And I just said at that time, I'm like, you don't want me, I don't care. I don't care about you guys anymore. You know, I was nice to you. You didn't have the decency to say it. I'm 17 years old, I will say it to your face. I don't like you anymore. Na szczyt wdrapywał się stopniowo, ale w międzyczasie trzeba było wybrać reprezentację, którą będzie reprezentował, bo mimo że z twarzy wygląda jak czysty Belg, to jego mama pochodzi z Burundi. Jakbyście nie widzieli, znajduje się to w Afryce. I to właśnie Burundi też mógł reprezentować, ale tutaj wybór był prosty i jak wiecie, pozostał lojalny wobec kraju, w którym się wychowywał. Ale lojalna za to nie była jego dziewczyna Karolina Linen, która lekko mówiąc skoczyła za miskę ryżu pod kołdrę Thibaut Courtois, z którym w tamtym momencie De Bruyne się przyjaźnił. Belk postanowił udostępnić tę historię ze swojego prywatnego życia w swojej książce Keep It Simply, która okazała się hitem, a o zdradzie jego dziewczyny dowiedziała się cała Europa. Dziewczyna nie pozostała dłużna. Powiedziała, że to Kevin rok wcześniej zdradził ją z jej najlepszą przyjaciółką, ale była zastraszana przez rodziców piłkarza i dała mu drugą szansę. A wszystko runęło, kiedy spotkała się z Courtois. W wywiadzie powiedziała, że w 3 godziny od bramkarza dostała więcej niż w 3-letnim związku od Kevina. Z bramkarzem mogła porozmawiać sobie na wszystkie tematy, a do tego świetnie gotował, czyli można powiedzieć, że przez żołądek do serca. I w ten sposób Caroline Linen została znienawidzona przez wszystkich kibiców Kevina De Bruyne. Mimo tego, że jego przyjaciel zabawiał się z jego kobietą, to De Bruyne schował dumę do kieszeni i mimo, że miał możliwość odsunięcia kolegi z drużyny od kadry narodowej, to przełożył dobro reprezentacji nad swoje ego i pozwolił mu pozostać w drużynie narodowej. Ale na szczęście i tym razem Belk nie musiał długo czekać na rewanż. I nie chodzi mi o to, że pobił Thibaut w szatni, a o całkowicie inny rewanż. Najpierw na swojej byłej dziewczynie. Po jej odejściu kariera De Bruyne zdecydowanie przyspieszyła. Odszedł z Chelsea do Wolfsburga, gdzie na dobre rozwinął skrzydła, a sezon 2014-2015 był w jego wykonaniu wręcz idealny. W 51 meczach zdobył 16 bramek, dokładając do tego aż 28 asyst. Dzięki czemu został zauważony przez największe angielskie kluby i sezon później przeszedł za 75 milionów euro do Manchesteru City.
jednocześnie stając się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku i w tym czasie jego była na pewno żałowała, bo życie Kevina w końcu po wielu przejściach zaczęło się układać. Udało mu się znaleźć też tą jedyną i to już rok po rozstaniu, a 3 lata później ożenił się z Michelle Lacroix, która moim zdaniem zdecydowanie bardziej pasuje do Belga. Ale historia tego, w jaki sposób się poznali, jest dość zabawna, ale też dość powszechna w tych czasach, chociaż wydaje mi się, że 10 lat temu była to lekka abstrakcja. Grając jeszcze w Werderze, Kevin wysłał tweeta, sam nie do końca pamięta, o czym on był, wie tylko tyle, że był on o piłce. A Michelle podała go dalej. Zauważył to jego przyjaciel, no najlepszy skrzydłowy na świecie. Namawiał De Bruyne, aby wysłał do niej wiadomość, ale nie chciał tego zrobić, więc wtedy przyjaciel wziął sprawę w swoje ręce, zabrał mu telefon i wysłał do niej wiadomość, a 3 lata później pobrali się, za co dziewczyna dostawała dość spory hejt. Nazywano ją Vaxem, ale Kevin dobrze bronił jej w mediach, mówiąc, że Michelle jest z nim od początku jego drogi i ciągle pomaga mu w życiowych wyborach. Wielu z nas ma dość dziwne i niezrozumiałe hobby jak to. Okej, hobby Kevina jest zdecydowanie bardziej interesujące i dość nietypowe jak na piłkarza, bo interesuje się ornitologią. On po prostu kocha ptaki, a najlepiej relaksuje się oglądając je. Potrafi stać godzinami z lornetką i wypatrywać za różnymi gatunkami ptaków. Jego ulubionym miejscem do tego jest Weltvogel Park, znajdujący się w Niemczech. Kevin jest ambasadorem tego parku, a w nim znajduje się prawie 700 gatunków. Do gry na europejskim poziomie przygotowywał się już od dziecka, bo już wtedy wiedział, kim chce być w przyszłości. Podejmował trudne kroki, aby zostać najlepszym piłkarzem na swojej pozycji i zdawał sobie też sprawę, jak ważna jest komunikacja w sporcie. Dlatego od 10 roku życia uczył się różnych języków. Płynnie mówi po holendersku, angielsku, francusku i niemiecku, a ostatnio zaczął uczyć się hiszpańskiego. Więc jak widzicie, De Bruyne nie osiadł na laurach i nadal mu zależy. Co było widać na Mistrzostwach Świata w 2022 roku. Szczególnie po bolesnej porażce 2-0 z Marokiem. De Bruyne był wściekły po porażce, a oliwy do ognia dolał Jan Vertonghen, który w wywiadzie po meczu powiedział, że są za starzy w ataku, przez co są słabi i z pewnością nie wygrają Mistrzostw Świata w Katarze. Wyobraźcie sobie, co musiało się dziać wtedy w głowie Kevina De Bruyne. Według belgijskich mediów po spotkaniu miało dojść do szarpaniny pomiędzy Kevinem a Edenem Hazardem, ale oczywiście obaj pytani o to zajście mówili, że taka sytuacja nie miała miejsca. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Przyszedł w końcu czas na rewanż i to wyczekany. Oczywiście na Thibaut Courtois. W ubiegłym sezonie podczas półfinału Ligi Mistrzów w ważnym spotkaniu na wyjeździe De Bruyne strzelił bramkę swojemu rywalowi, z którym ponoć tylko dla PR-u zażegnał konflikt. I tym golem dał nie tylko bramkę, która dała dużo spokoju City, ale tą bramką zdobył też dużo spokoju dla samego siebie. No bo w końcu zrewanżował się swojemu byłemu koledze za to, co zrobił mu prawie 10 lat temu, a taka wyczekana zemsta na osobie, która wyrządziła nam wiele zła w przeszłości, smakuje najlepiej. I to tyle w tym filmie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, trzymajcie się, do następnego, cześć.